Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć, jak osiągnąć pełnię wewnętrznego pokoju, rzecz niezwykle ważna w tych trudnych czasach. Chciałbym Cię zapoznać z rytuałem serca. Od razu uprzedzam wszelkie kąśliwe uwagi świadków Jehowy, jeżeli Twoja żarliwa modlitwa, jeżeli Twoje nabożne rozmowy z członkami Twojego zboru, praktyki religijne zapewniają Ci pokój, wzrost duchowy, wzrost w miłości do całego świata, to oczywiście po prostu nie oglądaj tego filmu. A więc rytuał serca. Rytuał, który zapewnia nie tylko wewnętrzny pokój, pozwala też wzrastać duchowo, pozwala wzrastać w miłości, a dodatkowo może rozwiązać niektóre z Twoich problemów. To chyba też ważne. Przejdźmy do rytuału. Nie trzeba tutaj czytać żadnych mądrych książek, głupszych też nie, całkiem głupich to w ogóle bym nie radził. Po prostu schemat, postępuj według tego schematu. Znajdź jakieś spokojne, zaciszne miejsce. Stań lub usiądź wygodnie z twarzą w kierunku słońca lub księżyca. Oczywiście one nie muszą być bezpośrednio przed tobą, mogą być za chmurami, po prostu w tym kierunku, gdzie znajduje się w tej chwili słońce lub księżyc. Oddychaj głęboko, równomiernie. Najpierw uspokój oddech. Potem weź prawą rękę. Ułóż ją w ten sposób, że palec wskazujący i środkowy są wyciągnięte, reszta palców zwinięta. Połóż rękę na sercu. Wczuj się w jego bicie. Za każdym uderzeniem serca powtarzaj słowo miłość. Miłość? Miłość? To może brzmi banalnie, ale naprawdę działa. Z czasem poczujesz takie jakby przepełnienie, wypełnienie. Poczujesz wzrost energii, miłości w twoim sercu, w twoim ciele. Kiedy już to osiągniesz, delikatnie, bardzo delikatnie, połóż lewą rękę na prawej, otwartą rękę. Powoli usuwając prawą rękę, lewą ręką dotykaj serca w ten sposób, aby również te dwa palce dotykały twojego serca, reszta zwinięta. Za każdym uderzeniem serca powtarzaj słowo Al-Im. 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 Potem wytłumaczę ci, co to słowo znaczy. Na tym etapie poczujesz łączność. Poczujesz łączność ze wszystkimi istotami. Poczujesz, jak wzrastasz duchowo, jak wzrastasz w miłości. Dodatkowo, właśnie teraz mogą pojawić się w twojej głowie rozwiązania problemów, które wydawały ci się nierozwiązywalne. Mogą pojawić się odpowiedzi na pytania, na które wydawało ci się, że odpowiedzi nie ma. Następnie połóż znowu delikatnie, bardzo delikatnie, prawą dłoń na lewej i powtarzaj pokój. 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 Poczujesz, jak pokój zaczyna wypełniać twoje serce. Poczujesz, jak ten pokój z serca rozlewa się na twój umysł i na całe twoje ciało. Rytuał niezwykle prosty, ale skuteczny. Pomoże ci osiągnąć wewnętrzny spokój, pomoże ci rozwiązać problemy, pomoże ci też we wzroście duchowym, we wzroście miłości, miłości prawdziwej. Miałem ci jeszcze powiedzieć, co oznacza słowo Al-Im. No, musisz wiedzieć, co mówisz. Słowo Al-Im pochodzi z języka arabskiego i oznacza wiedzę, ale wiedzę prawdziwą. Nie taką wiedzę, że wiesz, jaki jest cykl rozmnażania koziołka zielononogiego. Nie. Chodzi o głęboką, duchową wiedzę i zrozumienie spraw tego świata. To jest niezwykle ważne w rozwoju. Jeden z największych magów XX wieku
Austin Osman Speer mówił, że tylko wiedza daje szczęście. Nie pieniądze. Nie władza. Nie nic innego. Właśnie wiedza. Czy tak jest? Przekonaj się osobiście. W każdym razie ten prosty rytuał może wiele zmienić w twoim życiu. Możesz osiągnąć wewnętrzny pokój. Możesz posiąść wiedzę. Możesz wzrastać duchowo. Nie obiecuję ci, że od razu do poziomu aniołów, ale jednak to będzie wzrost. Jeżeli będziesz ten rytuał powtarzać, przynajmniej raz dziennie, efekty wkrótce, bardzo szybko cię zaskoczą. Zresztą już po pierwszym razie prawdopodobnie zobaczysz efekty. Natomiast powtarzając, to się będzie umacniać. Będziesz osobą coraz bardziej spokojną, co też pomaga w życiu. Będziesz osobą, która zna odpowiedzi na wiele pytań. Będziesz osobą, która zacznie rozumieć mechanizmy rządzące światem, a w związku z tym będzie mogła też wpływać na swoje życie. To tyle na dziś. Krótki film, ale mam nadzieję, że bardzo, bardzo ci pomoże. Mam nadzieję, że osiągniesz wielki spokój, wzrośniesz duchowo, zrozumiesz, poznasz i staniesz się nowym, lepszym człowiekiem. Czego ci serdecznie życzę. Do zobaczenia.